No i teraz powinien dostawać bardzo dużo expa. O! Co? Co się stało? 50 tysięcy expa, widzowie, dostałem dosłownie 2 sekundy. I potem kolejny exp darmo. Ja? Co to jest za glitch w ogóle? Siemanko, widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sprawdzimy sobie kilka kolejnych nowych glitch na expa, dzięki którym możemy wbić podobno nawet kilka poziomów w kilka sekund. Dlatego no posprawdzamy sobie jakieś mapki na kreatywnym, no i może niektóre z nich dadzą nam właśnie bardzo dużo. Jest to oczywiście kolejny odcinek z tej serii, jeżeli chcecie taki następny, to wbijcie pod tym filmem, no takie 150 łapeczek. Myślę, że na tyle możemy się ugadać. Zostawcie też subika z dzwoneczkiem, bo dobijamy 24 tysiące. Lecimy bardzo szybko, dlatego no jestem wam mega wdzięczny. No a jeżeli nikogo nie wspieracie w sklepie lub wspieracie jakiegoś normika, to możecie wesprzeć mnie oczywiście kodem Maksym. Wiecie, że daje to wam plus 10 do skilla. Normalnie znam widza, który pisał kod Maksym i zrobił w kolejnej gierce 15 fragów na solo, dlatego no polecam, polecam. Nie no, tak serio będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli sobie go wpiszecie, potwierdzimy. No i teraz możemy przejść już do sprawdzania pierwszych mapek na glitche. No i pierwszą z nich będzie taka, że musimy sobie wejść w wybór trybu gry, kod wyspy, no i wpisać już kodzik, który wam teraz właśnie wpisuję. 8348 1594, no i ostatnie, czyli 3230. To jest właśnie kodzik do pierwszej mapki. Klikamy sobie Enter. No i jej nazwa to jest Parasite Palms Zone Wars. Klikamy graj, no oczywiście w gierce prywatnej, bo na publiku wam kogoś dobierze i jeszcze was będą zabijać. No ale lecimy do sprawdzenia, czy to w ogóle działa. Dobra, tak wygląda ta mapka i no jak zwykle muszę czekać te półtora minutki. No ale tutaj będzie chyba to będzie w ogóle glitch na AFK, oczywiście XPI, dlatego no będziemy sobie po prostu mogli stać i będzie nam się ten glitch, ten exp po prostu sam wbijał. No nie wiem, najpierw musimy zobaczyć, czy on w ogóle działa, dlatego czekam, aż rozpocznie się gierka, no i lecimy. Okej, gierka się rozpoczyna, budzimy się, co? Aha, bariera, dobra, mamy jakąś barierę, no dobra, nieważne, czekamy, aż się wyłączy. No i musimy znaleźć sobie na mapce taki pewne miejsce. Ono chyba jest gdzieś na środku, dlatego, no dokładnie, chyba to jest to miejsce w ogóle przed Modern House'em, tym takim dziwnym. Dobra, i mamy tutaj jak, skrzyneczkę tutaj mamy. No i po prostu musimy podejść, tutaj mamy taki pytajnik. No i ten pytajnik, top secret, wyksygnij oczywiście, ukryty przycisk, musimy go kliknąć, no, znaczy użyć i wtedy będziemy dostawać AFK Expo. Dlatego sprawdźmy, czy to działa. Okej. I dostajemy 2000, 6000. Okej, 3000, kolejne 6, kolejne 2. Nie, no widzowie, pierwszy glitch i działa bardzo dobrze, nie? W ogóle 30 tysięcy expa, dobra. Dobra, no i ten exp powinien nam się za chwilę w ogóle wyłączyć. 50 tysięcy, okej, 54, 58, 60, dobra, ja wychodzę. Czy wyjść? Kurde, nie wiem, bo nie chcę wam pokazać, że to za chwilę przestanie działać i wtedy powinniśmy właśnie wyjść z tej gry. Dokładnie w tym momencie, ale nie wiem, coś się nie zatrzymuje ten exp. Wbiłem sobie poziom, no i się zatrzymuje. No powoli jest go mniej, dlatego w tym momencie musielibyście sobie wyjść z gry, po prostu wbić od nowa na tę mapkę. Dobra, wyszedłem z tej mapki, bo nie chciałem już więcej tego expa dostawać, ale no po czasie mówię wam, że podobno tam się on jakby samemu wyłączy i wtedy musicie od nowa wbić. Dlatego pierwszy glitch, który sprawdziliśmy w tym odcinku, już dał nam bardzo dużo expa. Nie spodziewałem się, że tak szybko będziemy to oczywiście odkrywać i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze odkryjemy jakiś w ogóle lepszy sposób na expa, ale na razie ten jest giga dobry. Dlatego lećmy teraz sprawdzać drugą mapkę, ciekawe czy druga też zadziała tak jak ta. No dobra, więc drugim już glitchem na expa, który dzisiaj sobie sprawdzimy, będzie taki kodzik oczywiście i 47182254282813. Teraz robimy takie coś, pytajnik. Wersja równa się i 50, bo to jest oczywiście wersja, którą musimy sobie tutaj wpisać. No dokładnie taki jest ten kodzik, klikamy sobie Enter, no i to jest mapka 1v1. Klikamy po prostu graj i oczywiście gierka prywatna, nie dołącza się na publiczną i lecimy sprawdzić, czy to działa. Okej, przystało nas już na mapkę i tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest podejście sobie do tej budki telefonicznej, w której oczywiście możemy teoretycznie zmienić skina, ale tutaj nam się to nie przyda. Wchodzimy sobie na nią po prostu, budując sobie schodek i tańczymy byle jaką emotkę. Ja sobie zatańczę, nie wiem, żywe srebro. Następnie podchodzimy sobie do broni, które tutaj mamy i trzeba znaleźć minigana. Dobra, tutaj jest minigun. Jak już wezmę minigana, to muszę sobie wejść tutaj, gdzie mamy kliknięcie jakby wesprzenie twórcy mapy, tak? Celujemy sobie w górę i musimy wyładować cały magazynek, aż nam nie przestanie samo bić po prostu, tak? Dobra, dobra, dobra. I teraz tak, odsuwamy się dwie pozycje od tego, od tej jakby barierki. Idziemy do przodu tutaj. No i tutaj budujemy jakby 6 ramp do góry, takich podwójnych, nie? 6 ramp i następnie budujemy sobie dwie podłogi też. No i tutaj jak widzicie mam takie niebieski coś. Przez to mi się też tam chyba jakiś przycisk odpala, nie wiem. No ale tutaj też musimy zatańczyć byle jaką emotkę. No i dzięki temu teraz wam się tutaj jakby takie użyj zrobiło. W sensie ten przycisk wam się pokazał. Musicie go kliknąć i on póki co jeszcze nam nic nie daje. No ale po prostu musicie go użyć chociaż raz. Tutaj musimy wywalić po prostu swój cały magazynek na nią. Dokładnie, tak to działa.
Czekajcie, bo teraz teoretycznie, no dostałem jakiegoś expa, ale czy ja mogę teraz uderzyć? O, i chodziło o to, żeby zablokować sobie swoje broń. Po prostu nie mogę strzelić niczym, oprócz tego minigana chyba, bo nawet miniganem nie mogę, nie będę tego sprawdzał. No i teraz tak naprawdę muszę sobie pójść na dół, wywalić tutaj wszystkie swoje bronie, które mam. Dokładnie. Wszystko co mam, tak? Potem idę znowu do broni i znowu podnoszę sobie zwykłego minigana. Wezmę sobie też przysysak, żeby łatwiej mi było tam dojść, gdzie jest przysysak. Tutaj jest, dobra, kotwiczka. No i lecimy tam ponownie na tą górę. No i tutaj podobno, no dobra, nie mogę użyć tego minigana, dlatego muszę zejść sobie na te schodki, tak jest na filmiku pokazane. I tutaj muszę zacząć strzelać, co mi powinno dawać dużo expa. 121. No, po 100 mi zaczęło dawać, tylko po 100. I tutaj teoretycznie ten ziomek na filmiku dostawał go chyba 5000 łącznie go dostał za taki jeden magazynek, a ja dostaję go w sumie 360, dlatego średnio mi to działa akurat na koncie. Dobra, 127, no cały czas dostaje tyle samo, nie? Więc jakby jest to bez zmiany. Tu ten glitch już się wyczerpał i jakby już nie daje nam tak dużo expa. No i teraz właśnie sprawdzimy sobie ostatnią mapeczkę na dzisiejszy odcinek. No i w sumie tutaj podobno dostajemy najwięcej expa z tych wszystkich mapek, które sprawdzałem właśnie. 3794, 8637 oraz 4359. To jest właśnie kodzik tej mapki. Klikamy Enter. No i mamy Pro FFA Arena plus exp. Okej, gra i oczywiście gierka prywatna i lecimy sprawdzić, czy to teraz będzie działało. Tak jest w sumie lobby i znowu nie mogę kliknąć rozpocznij grę i nie wiem serio o co z tym chodzi, będę musiał to chyba sprawdzić, bo ja w żadnej mapce takiej nie mogę sobie rozpocząć gierki, muszę czekać te minutkę tam na dole, nie? W sensie, że na dole jest pokazane ile czekam. No dobra, czekamy na automatyczny start. Okej, giereczka nam się rozpoczęła i jedyne co musimy zrobić to przejść sobie do safe area, którą mamy tutaj w sumie na lewo i w ogóle automatycznie włączyły mi się jakieś cheaty, wiecie, te takie stare, co kiedyś nagrywały odcinki. Okej, wchodzimy tutaj, idziemy do store, na lewo ono jest, no i w innych muszę wejść na właśnie na automaty, znaczy w innych w sensie itemy. Potem wejść tutaj na ukrytą ścianę, jak widzicie, fight. Przechodzimy sobie kilka metrów dalej, tutaj mamy do góry i mamy don't press. No wiadomo, że musimy to oczywiście zinteraktować sobie z tym, więc sobie interaktujemy. No i teraz powinien dostawać bardzo dużo expo. O, co? Co się stało? Ej, właśnie dostałem 30... Co? 50 tysięcy expo, widzowie, dostałem dosłownie 2 sekundy. I potem kolejny exp darmowy. Ja? Co to jest za glitch w ogóle? Nie wierzę, ej, to jest chyba najlepszy glitch na expa, który można użyć w tym sezonie ogólnie. Ja nie mogę i w ogóle jak teraz przestajemy dostawać tego expa, to teoretycznie powinienem znowu wejść na tę mapkę i zrobić to samo i wtedy dostanę tyle samo. Oczywiście, ale ja tego nie będę robił, bo no, nie chcę, bo nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że to mi da aż tyle expa, widzicie, i teraz mi daje randomowo. Jeżeli tutaj zadziała wam też ten glitch, to klikacie sobie tutaj i wpisujecie kodzik Maksym, no bo będę za to bardzo wdzięczny, potwierdzamy oczywiście. No i to by było w sumie tyle w tym odcinku, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, dobijamy tutaj, nie wiem, 150 łapeczek, no i subkę z dzwoneczkiem, bo lecimy już po 25 tysięcy subików, myślę, że może do końca stycznia się uda, choć wątpię, ale zostawcie subika, jeżeli tutaj chcecie widzieć kolejne odcineczki. No a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie i hej!